Dzień dobry, dzień dobry, witaj serdecznie po raz kolejny na kanale Wiejskie Inspiracje. Mam nadzieję, że dla Ciebie po raz kolejny, że często tutaj zaglądasz, a po raz kolejny również dlatego i z tego powodu, że będzie to drugi spacer po naszym ogrodzie. Tym razem robiono w zupełnie innej porze, wtedy robiliśmy to bardzo rano, teraz robimy tuż przed zachodem słońca ten spacer. No i niestety miał być spacer co 2 tygodnie, ta wersja nie wyszła. Mamy 3 tygodnie od ostatniego spaceru, nawet 3 i chyba 2 dni. A to dlatego, że bardzo dużo się tutaj u nas działo, bardzo dużo się zmieniło. I dlatego najpierw zachęcam Cię, żebyś zobaczyła poprzedni nasz spacer. Poprzedni nasz spacer, który tutaj masz link. Dlatego, że w tamtym spacerze zobaczysz, jak to pole nasze, jak ten ogród wyglądał właśnie przed tą modernizacją, którą zrobiliśmy przez te 3 tygodnie. A myślę, że różnice są spore, nie tylko w rośnięciu roślin, ale również w tym wszystkim, co tutaj udało nam się w tym czasie zrobić zagadką i z pomocą również rodziny i innych zasłużonych dla nas osób, czyli naszych przyjaciół. Bardzo dziękujemy zresztą za to wszystko, co tutaj dla nas zrobili, także dzięki wielkie i koniecznie obejrzyjcie najpierw pierwszą część, a później obejrzyjcie tę część, żeby wiedzieć po prostu, jaka jest duża różnica. Zresztą wtedy w komentarzu będziecie mogli napisać, czy zauważyliście tę różnicę. Dlatego teraz za chwilę ekran się wyciemni i to jest ten czas, żeby zapauzować i w nowym oknie otworzyć sobie ten film, który znajdziecie oczywiście w linku w opisie jeszcze również do tej pierwszej części, więc łatwo będzie przejść do tego filmu. Teraz wycieniamy. I witam ponownie po obejrzeniu pierwszej części. Jeśli wcześniej jej nie oglądałeś, to widziałeś już, jak to wszystko wyglądało. Więc teraz czas na obejrzenie ogrodu po tych 3 tygodniach. Niektóre takie najbardziej wrażliwe, czyli takie najbardziej pozmieniane momenty, postaram się wstawić jeszcze z tamtego filmu, żeby właśnie widać było bezpośrednie porównanie. To tyle, idziemy. Tutaj dzielnie towarzyszy nam nasz Brytan. Cały czas nie odstępuje na krok. Brytan! Wika, chodź. Chodź, Wikusiu, chodź, chodź, chodź. Ona cały czas w ogrodzie z nami spędza czas. Niestety nie odróżnia chwastów od roślin pożytecznych, dlatego z tym wyrywaniem przez nią to jest różnie, ale przymkniemy oko. Na szczególną uwagę zasługują nasze skrzynie, które no niesamowicie się rozrosły i teraz wygląda to fantastycznie, apetycznie i w ogóle ochach. Długi cień już mamy o tej porze, więc proszę bardzo, słuchajcie. Szczypiorek i kilka rodzajów sałat, które już tak się rozrosły. Już będziemy przerzedzać to i myślę, że też niedługo już będzie można wpaść do nas po jakieś warzywka. Także te osoby, które się zgłaszały przez Facebooka i przez naszego maila, to niedługo będą mogły korzystać. Bardzo się cieszymy. I kto tam jeszcze będzie chętny, to po prostu się zgłoście do nas przez social media albo przez naszego maila. Facebook i mail, te dwa kanały obsługujemy. Także będzie niedługo to wszystko dostępne. Ale popatrzmy. Rzodkiewki, bób, szczypiorki, rzodkie sopel lodu, a naprawdę wygląda to fantastycznie. Zresztą, no co, trzeba zajrzeć do tego, prawda? To nie jest tak, że ja mówię, a wy nie możecie zobaczyć, co tu jest na przykład. Proszę bardzo, o, proszę bardzo, już jest ładniutka i takie i troszeczkę większe są najczęstsze. Także odkładam, będzie zaraz do zjedzenia. Fantastycznie rosną nam i kwitną truskawy przed tymi skrzyniami, więc jest po prostu mega. A tutaj widać jeszcze między drzewkami, proszę bardzo. Ta część wygląda naprawdę imponująco. Fantastycznie się sprawdzają tutaj w formie właśnie tych grządek podwyższonych te nadstawki, ale to nawet nie kwestia, czy to nadstawki, czy tak jak tam robiliśmy, że ze zrzęt tartacznych, to nie ma chyba większego znaczenia. Ważne, że te grządki podwyższone się sprawdzają. Proszę bardzo, Brytan kopie. Brytan. Sprawdzają się te grządki, ponieważ wszystko rzeczywiście na nich rośnie kapitalnie. Trzeba tylko oczywiście dbać o wilgotność, bo tutaj grządka potrafi troszeczkę szybciej wyschnąć niż
ziemia, ale jak będziemy teraz ściółkować, a będziemy ściółkować, to będzie na pewno fajnie i ta wilgoć będzie dłużej utrzymywana. Pięknie nam wyrosła trawa. 3 tygodnie temu ledwo coś tu kiełkowało, albo było tak, że było puste, pusta ziemia po prostu, tak jak zobaczycie zaraz w drugiej części ogrodu, a teraz już fantastycznie wszystko to rośnie. Tutaj było, nasadzenia były 3-4 tygodnie później, zależy która skrzynia, więc to rośnie wolniej, ale jak widać, no też już jest wszystko widoczne. Troszeczkę nam tu niestety atakują mszyce i o ile perfekcyjnie sobie z mszycą zieloną poradziliśmy gnojówką z pokrzywy, o tyle z mszycą czarną nie możemy sobie poradzić. Gnojówka z pokrzywy owszem, ale nie do końca sobie z nimi radzi. Soda też nie do końca, ale mam wrażenie, że dlatego, że ja sodę miałem zwietrzałą, bo mysz przegryzły worek z sodą i myślę, że to mogło wpłynąć troszeczkę na sodę, ale no, nie chcę generalizować, bo nie wiem po prostu jaki był powód. Natomiast no, gdzieniegdzie jeszcze mszyca jest. A to na szpinaku nam siedzi, a to na koperku, więc będziemy starać się ją usuwać. No i tak tutaj to wszystko wygląda teraz. Jest nieskoszona trawa, więc właściwie ta nowa trawa w ogóle jeszcze nie była koszona w tym miejscu, gdzie widzicie teraz. Natomiast była koszona tutaj. Ach, z tej strony to prawie nie widać. Teraz pokażę wam z drugiej strony. Ta trawa tutaj, na pewno dobrze w miarę widzicie, jest to trawa niekoszona. Czyli od samego początku tak rośnie i tutaj jest na zwykłej glebie, niczym nie nawożona, niczym nie pryskana, po prostu nic. Tutaj jest czysta trawa. I teraz zobaczmy, co się dzieje w miejscu między tutaj, te dwa przejścia nas interesują. Zobaczcie trawę tutaj i ciekawostka, ta trawa była koszona. Ta trawa była koszona tydzień temu i tak wygląda. I zobaczcie drugie miejsce. Ta trawa była koszona, powtarzam, tydzień temu. I jest 2 razy większa niż trawa tam. Co tutaj było zatem? Skoro nic nie wyrzucaliśmy, nie nawoziliśmy, nic tutaj się z tym nie działo. Anoż powód jest bardzo prosty. Dokładnie w tym miejscu, gdzie są te dwie skrzynie, była wcześniej sterta podłoża pieczarkowego, z którego korzystaliśmy. No i to jest to podłoże, którego tu mamy resztki. I ta trawa rośnie na ziemi, która była właśnie pod tym podłożem. No po prostu, no widać jaka jest różnica. Naprawdę widać. Także zrobiła się bardzo żyzna gleba i właśnie jako ciekawostka jeszcze raz, po raz kolejny zapraszam was na kanał Charlesa Dowdinga, który to człowiek właśnie poleca nawożenie przez kompostowanie i zmienianie klasy gleby, podnoszenie jakości gleby, żyzności przez ściółkowanie i ściółkowanie między innymi kompostem. On wszystko robi kompostem, my też się na kompost przerzucamy, aczkolwiek będziemy dorzucać też taki obornik specjalny, organiczny zdobyliśmy i też będziemy troszeczkę tego obornika dodawać, ale większość produkujemy teraz własny kompost i ten kompost będzie zasilał glebę na takiej zasadzie, że sypiemy po prostu na wierzch, nie będziemy już nigdy przekopywać tej gleby, czyli no dig, bez przekopywania, i będziemy właśnie ściółkować na wierzchu kompostem, 1-2 razy w roku i to będzie wszystko. I właśnie powoli się w ten sposób dochodzi do bardzo żyznych gleb. Boróweczka. 3 tygodnie temu jeszcze nie było co pokazywać, teraz już są piękne owoce. Zresztą przejdziemy jeszcze tutaj do porzeczki, bo tu też jest co oglądać. Proszę bardzo. Piękne grona. Tak właśnie rośnie czerwona porzeczka. Tutaj u nas. No i borówki. Borówki też piękna sprawa. Na przykład pokażę wam. To jest na przykład borówka, którą w tym roku posadziliśmy. Niesamowicie. To jest ta z szkółki państwa Szczerbów.
I fantastycznie, naprawdę fantastycznie rośnie, ale pokażę Wam też borówkę, którą my uprawialiśmy 2 lata w doniczce na balkonie i która w tym roku została mocno, bardzo mocno obgryziona przez sarny u nas. Właściwie to jeszcze widać takie, o, takie ścięcia. Zobaczcie, to było ścięte właśnie zębami saren. Natomiast borówka jest, będzie bardzo gruba, będzie jej dużo. Także widać, że to drzewko jest po prostu starsze. Ok, to tyle z ciekawostek tutaj jeszcze po tej stronie ogrodu, czego chyba wcześniej nie pokazywałem. Pięknie nam rośnie i zaczyna kwitnąć malinojeżyna. Chyba z drugiej strony będzie lepiej widać. Tu muszę ominąć maliny. U nas teraz już się wszystko mija, chodzi alejkami. Pięknie nam maliny tutaj wyrastają, jedna za drugą. Proszę bardzo, ale też tutaj zaczyna nam to wszystko, proszę, tutaj kwitnąć. Owocować już nawet, bo niektóre kwiatki są już przekwitnięte, tak jak tutaj. Tutaj mamy kwiatek przekwitnięty, a tu mamy taki, który będzie dopiero kwitł, ale malinojeżyna jest charakterystyczna pod tym względem, bo ona kwitnie bardzo długo, bardzo dużo owoców ma. Tu proszę, jeżyny zaczynają kwitnąć, także naprawdę się tutaj dzieje. I teraz tak, w tych skrzyniach jest mnóstwo ciekawostek. Tutaj wreszcie marchewka i pietruszka zrobiły się bardzo wyraźne. Szczypiorek to mamy boski po prostu wszędzie, jest zarąbisty, sadzony z małych cebulek i to zadziałało. A czosnek sadziliśmy z ząbków czosnku, więc też pięknie wyrósł. Był goły ząbek bez żadnego szczypiorku. Tutaj są posadzone kapusta wczesna, biała i jeszcze pół skrzyni wolne będziemy dosadzać. Tutaj w tej skrzyni marchewka również zaczyna wychodzić. Tu pięknie fasola. Teraz to już jest wszystko na tym etapie, że niedługo będziemy ściółkować te skrzynie. Zresztą przed największymi upałami. Teraz jest maj, jest fajny, jest nawet mokro. Jest troszeczkę deszczów, nie ma wysokich temperatur strasznie, więc możemy sobie jeszcze tak trochę tutaj porobić innych rzeczy, ale za chwilę będziemy to ściółkować, ponieważ te gleby będą wysychać, więc zdecydowanie ściółka pomoże. Ciekawostka, tutaj w tym filmie 3 tygodnie temu oglądaliście dzień po sadzeniu porów i selerów, wtedy wszystko tutaj padło, wszystko powiędło. A tak to wygląda po 3 tygodniach. Stoją pory jak po wiagrze. Pory selery i Agatka zrobiła kapitalną konstrukcję. Słuchajcie, taki wigwam indiański zrobiła na groszek, który pod spodem rośnie, więc proszę bardzo. Tak to będzie wyglądać. Teraz ten groszek, który tutaj rośnie, będzie się mógł piąć po tej konstrukcji. Zresztą to samo jest zrobione tutaj. Tu są patyki od jaśminowca wykorzystane, tutaj patyki z wierzby. Nasza wierzba energetyczna rośnie już sama, więc taki witek będziemy mieli w przyszłości dużo. Kapusty nasadzone, proszę bardzo. Tutaj kalafiory i brokuły, ale sadzone 2 dni temu, więc one jeszcze nie wstały. Kapusty tydzień temu, no to pięknie już powstawały. Ok, i wracamy do punktu wyjścia. No i tutaj są marchewki, które przed chwilą już pokazywałem, i pietruszka, a teraz przejdźmy do zielnika, tylko najpierw Wam pokażę ujęcie sprzed 3 tygodni, jak wyglądał ten zielnik. O tak, no właśnie, tu jeszcze było tak skromniutko, jeszcze było tak rzadziutko, jeszcze to wszystko się nie rozrosło. Natomiast teraz, popatrzcie, jak to wszystko wyrosło. I tu część rzeczy już usuwamy. Naprawdę usuwamy, na przykład tą roślinkę. Niestety nie wiemy, co to jest dokładnie. Dzisiaj pytaliśmy na grupach ogrodniczych. Wygląda trochę jak mięta, trochę jak pokrzywa. Rośnie bardzo wysoko, bo tamta kępa to też jest to. Ale nie ma smaku mięty, więc ani zapachu, więc nie wiemy, co to jest. Jakby ktoś w komentarzu pomógł nam i napisał, co to może być. Jeszcze pokażę tą drugą za chwilę. To będziemy wdzięczni. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Ok.
Nie wiem co to, nie wiem co to, ale rosło nam tu cała taka połać była tego. Rosło z kęp, rozrosło się z nasion, nie skłączy. I Agata część usunęła, teraz gdybyśmy wiedzieli co, to może byśmy to suszyli, ale nie jesteśmy pewni co to jest, więc jeszcze nie suszymy. A na miejsce tego poszedł żywokost. Mamy nową sezonkę żywokostu. O, Brytan, ej, gdzie lecisz? Ona ma tu zabawę, chodź. Dobra, zjaj. Żywokost poszedł i to, co tutaj mi jeden znajomy sprzedał, to jest podobno jakiś szczawik według niego, ale sprawdziliśmy dokładnie, co to jest. To jest szczaw krwisty. Tak to się chyba nazywa. Albo bardzo podobna nazwa. Na pewno szczaw, tylko ten krwisty, czy krwisto jakiś tam. Chodzi o to, że ma te żyłki, które są na liściach. Bardzo charakterystyczne, a generalnie rodzina szczawiów. No, ale fantastycznie, fantastycznie nam tu rośnie, zaczyna kwitnąć, przekwitł już rabarbar i zaczynają się kwiaty zmieniać w nasiona, wstążeczki żółte. Nie jest to żadna akcja polityczna. Rabarbar pięknie się rozrósł. I teraz tutaj, proszę bardzo, chrzan po prostu zasuwa, goździki, lubczyk nam zaczyna pięknie rosnąć, hyzop. No i tutaj to już w ogóle jest gęsto, że musimy aż przerzedzać. Rukola już na przykład przyćmiona troszeczkę przez miętę, więc będziemy tutaj przerzedzać. Zaczyna nam kwitnąć pietruszka, więc będziemy mieli, mam nadzieję, własne nasiona pietruszki. Tak samo kwitnie siedmiolatka w drugim roku pięknie. O, coś znalazła. W żywą łapkę się nic nie złapało, ale Wika czuje, że coś tam jest. Ostatnio nam kopała te dziury od myszy. No, także wracając, kolendra kwitnie, zaraz będą nasiona z niej. Kwitnie nam tymianek, bardzo pięknie. Maki zaczynają puszczać pąki. A rumianki to już się na noc złożyły. Powoli będziemy też zbierać kwiaty. Więc jeśli chodzi o zielnik, to jest po prostu nasza chluba. I te wszystkie miejsca, które są, wydają się być puste, wcale nie są puste. Niech was to nie zwiedzie, to już mówiłem w zeszłym spacerze. O, zmieniły się kolory, słońce zaszło. Tak to wygląda teraz. Nie, może nawet lepiej, nie wiem. Ponieważ każde puste miejsce, jak widzicie, już coś rośnie. Tu nie ma pustych miejsc. Tu po prostu jeszcze coś nie wyrosło. I tak to wygląda. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, bo jest jeszcze sporo do oglądania. Pięknie zakwitła czarnuszka. Różnorodne kwiaty. Bardzo. Nie tylko różnokolorowe, ale różnorodne. Niedługo będą się zmieniać w makówki. Nie wiem, czy to dobra nazwa. Jagoda kamczacka. No to jagody to można cały czas, moi Państwo, zbierać. Proszę bardzo. Wszędzie, gdzie się nie spojrzy, na każdej... No właśnie. Jak ciągnę i jeszcze nie odchodzi, to jeszcze chwila. Jeszcze chwila. A może trzecia mi odejdzie? O, odeszła. Proszę bardzo. Taka jagódka. Polecam. Bez mycia, bez niczego. Swoje, bez chemii. To jest plus. Zaczynają być słodsze. Bo jak tydzień temu próbowaliśmy pierwsze, to był taki kwas jeszcze, a niby już takie dojrzałe były. A teraz już jest lepiej. Także jagody tutaj można podejrzeć. Widać owocki, chociaż tu nie ma jeszcze jakiejś takiej ilości tych owoców, która by powalała. No bo nie czarujmy się, te jagody zostały w tym roku wysadzone. O, kolejna. W tym roku zostały wysadzone przez nas, więc one jeszcze... Pycha. Więc one jeszcze nie rodzą jakoś szczególnie dużo. A nasze z kolei, które w zeszłym roku były niewiele mniejsze od tych,
tym roku są takie. W całości zostały opędzlowane przez zające. Były takie kikutki 10-15 cm pod... Ta jest największa z naszych. A reszta, zobaczcie, to są wszystko młode pędy. Tutaj jest jedna tylko gałąź starsza, a reszta to są wszystko młode pędy, które wyrosły nam w tym roku. Co druga mniej więcej to jest nasza z zeszłego roku. A te są dosadzone w tym roku. Proszę bardzo. Owocki są, ale jeszcze nie w zatrważającej ilości. Ok, przekwit tam już jarmuż. 3 tygodnie temu mogliście obserwować, jak fantastycznie kwitł i ile tutaj było pszczół na nim. Teraz już pszczoły są rzadkością, a robią się powoli strączki. I te strączki niedługo zamienią się w nasiona. Jak gdy zbierzemy te nasiona, to być może ten jarmuż zostanie usunięty, ponieważ jest już nowy wysadzony. No to chyba najbardziej przekwit, najszybciej i te strączki są najdłuższe. Musimy tylko pilnować, żeby to się samo nie wysiało nam, bo w tym miejscu akurat jarmuż nie będzie rósł. Już mamy inne przygotowane miejsce na jarmuż, a to miejsce zostanie spożytkowane jeszcze w innym celu. Truskaweczki udało nam się pięknie wypielić. Podobnie jak ten fragment pola, który oglądaliście na zeszłym filmie i był pusty. Nie, wtedy było zarośnięte chwastami oczywiście. Później na zdjęciach na Facebooku pokazywaliśmy. A, pokażę Wam. Tak wyglądało to przed pieleniem. Prawda? Zarośnięte równo. A tak wygląda po pieleniu. No, a tak wygląda teraz, kiedy już jest na środku szpaler borówki. Zaraz tam podejdziemy. No i oczywiście nasz szpaler, nie pamiętam, czy był na zeszłym spacerze, ale chyba jeszcze tego wynalazku nie było. Więc zobaczcie, drzewa zostały obudowane szpalerem. Znaleźliśmy gdzieś tutaj na naszej działce całą stertę takich drągów starych. Troszeczkę nas spróchniały, troszeczkę takie już się nie nadają do innej rzeczy, tylko na spalenie, ale my zamiast palić tym, to wykorzystujemy je w ten sposób. I dzięki temu rzeczywiście zaczyna to fajnie nabierać wyglądu. Tu są wysiane różne kwiatki ochronne, ale też są wysadzone. Dookoła każdego drzewka rosną 3 lawendy. Jest trochę porzeczek, jest świdośliwa, są... A tu jest świdośliwa. Teraz, proszę bardzo, czosnek został zasadzony. I to dzisiaj akurat, więc jeszcze marniutko wygląda. Ale idzie powoli. Na szczęście trochę wiśni będzie, niedużo, ale jest. Trochę nam mszyce też opierniczają liście, ale walczymy powolutku z tym. Tutaj udało nam się dziki czosnek znaleźć na jednym z pól, więc kapitalnie, na razie się przyjął. Piękne, wysokie aksamitki, też odstraszają owady. Trochę mamy truskawek, one zostały przesadzone kilka dni temu, więc jeszcze sobie średnio radzą, ale będzie lepiej, bo już wstają powoli. No i tak ten szpalerek tutaj u nas wygląda. Plus truskawy. Tam jak widzicie w oddali, może już nie będę tam szedł, żeby nie przedłużać tego filmu w nieskończoność, ale został szpaler borówki wysadzony przeze mnie wczoraj. I no teraz oczywiście zrobimy to samo, co było robione wcześniej tutaj, czy w borówkach wcześniej, czyli korą wysypujemy takie rowki. I tak będzie szpaler tutaj robiony. Dookoła będzie trawa, oczywiście inne nasadzenia też, bo tu będzie dużo więcej jeszcze drzewek i krzewów. A może jednak się tam przejdziemy, bo tam parę fajnych rzeczy jednak rośnie. Dobra, przelezę przez te truskawki. Dobra, niech będzie jakoś, bo mamy tutaj, co my mamy? Rokitnik. To z nowości. Rokitnik, maliny przywiezione od rodziców Agaty, które tutaj powoli odżywają. Może stare kłącza nie są aż tak wybitne, no bo zostały przesadzone, ale za to świetnie puszcza nowe odnogi, więc raczej na pewno tutaj będzie wszystko dobrze z tą maliną. Tu też przesadzana czarnuszka, więc ona troszeczkę wolniej kwitnie, ale już zaczyna odbijać, jest fajnie. Wiecie co? Nie na wszystkich jabłonkach, ale gdzieniegdzie są jabłka. Słuchajcie, zobaczcie. Tak, te malutkie. To są nasze jabłuszka. Tutaj jest to papierówka akurat, więc te jabłka będą pierwsze. Proszę bardzo, jeszcze tutaj.
No, są. Także będziemy zbierać pierwsze jabłka w tym roku, pierwsze wiśnie. Jest super. Dobra, co mamy tutaj jeszcze z ciekawostek? No oczywiście mamy wrotycz, który przysłała nam Ania. Aniu, bardzo Ci dziękujemy, bo wrotycz, proszę bardzo, pięknie rośnie. Przyjął się, dbamy o niego, podlewamy. Także jest wszystko ok. Jeszcze jest piołun od też sympatycznej jednej pani, naszej czytelniczki. To tutaj nasz chrzan, który był przesadzany, też się przyjął. Jest ok. Jest ok. Głuk już zaczyna przekwitać. Ostatnio na filmie kwitł pięknie, a teraz już przekwita. No i będą się pewnie owocki z tego robiły. Za to nam się ładnie rozrosły gałązki dookoła, więc jest naprawdę fajnie. No i moi drodzy, gdy pokazywałem Wam ujęcie 3 tygodnie temu, dokładnie z tego miejsca, tak to wyglądało. No właśnie, wszystko zarośnięte to było i mieliśmy dopiero to wszystko przesiewać, pielić i tak dalej. A teraz zobaczcie. Tutaj pięknie już wypielone, widzieliśmy zdjęcie przed chwilą. Całe to pole zostało przez nas przerobione przez przesiewacz. Calutkie. Agatka cały czas zasuwa. Ja dzisiaj trochę mniej zasuwałem w ogrodzie, bo więcej w internecie. Mam kilka ciekawych teraz biznesów, dzięki którym możemy sobie spokojnie zarabiać przez internet. Nie musimy do żadnej pracy chodzić, także jak ktoś z Was jest chętny, żeby też zarabiać przez internet i sobie robić to, co się kocha, czyli na przykład tak jak my, pracować w ogrodzie, to co najbardziej kochamy, jednocześnie jakieś pieniądze, żeby tam były, to dajcie znać, zgłoście się do mnie też na maila najlepiej, albo na Facebooku Wiejskiej Inspiracji, to możemy pogadać o takich biznesach, ale to przy okazji tylko mówię. Natomiast tutaj, no pięknie, wreszcie nam się to pole udało w miarę ogarnąć. Oczywiście tu już odrastają chwasty, ale część z nich użyliśmy. No, czekacie, że powiem Roundupu. Nie, nie użyliśmy Roundupu, moi kochani. Część z nich, proszę bardzo, widać, została wypalona, ale wcale nie Roundupem, tylko zwykłym octem, moi kochani. Żadna firma Wam tego nie powie. Żaden koncern Wam nie sprzeda tej wiedzy, bo ocet możecie kupić w każdym sklepie za grosze, a nie kupicie wtedy ich produktów. Ale ja Wam o tym mówię, bo ocet niczemu tutaj na polu nie zaszkodzi, poza rośliną, które wypali oczywiście, których nie chcemy. Także też trzeba uważać z opryskiem, żeby nie prysnąć na przykład tutaj na topinambur, to oddzielaliśmy topinambur deską, kładliśmy deskę przed topinamburem i nisko pryskaliśmy, żeby nic, broń Boże, nie poleciało na topinambur. I dzięki temu mamy taki pasek już, on pewnie jeszcze bardziej podeschnie. Zauważyliśmy, że skuteczniejszy oprysk jest w pełnym słońcu. W ciepły dzień w pełnym słońcu wtedy wypala momentalnie, po 3 godzinach właściwie tak już zaczyna to wyglądać. No a jak jest robiony wieczorkiem, ja myślałem, że sprawdzę wieczorkiem, to wieczorkiem wygląda to tak. Coś tam gdzie niegdzie zostało wypalone, no ale no nie bardzo. Także pełny dzień jak najbardziej opryskujemy. Aczkolwiek już teraz resztę to normalnie usuniemy to mechanicznie. Ale to pole zostało przesiane, rosną tylko te chwasty, które po prostu z nasionek w czasie przesiewania się uaktywniły, dostały trochę wilgoci, znalazły się na wierzchu, więc one wyrastają, czy głównie dziki rzepak, łoboda, jakieś takie rzeczy. A reszta, spokojnie, to się usunie. Słuchajcie, na przykład tutaj dzisiaj Agatka szybciutko dziabeczka wybrać te chwasty albo grabkami wymieść i tu jest przygotowane poletko na kukurydzę. To już oczywiście, jak widzicie, szpalerek jeden jest, a tu są plany na kolejny, więc dzisiaj rysowanie było, czy tutaj, czy może szerzej, a może tutaj, tu jakieś zamazywanie, tak planujemy mniej więcej, jak to ma wyglądać i tu pójdzie szpaler, który jest bardzo podobny do tego, tylko oczywiście przejścia, tu będą ścieżki, trawniki, to wszystko musi mieć swoją koncepcję, także na przykład było, że nie zagłębiamy ścieżek, ale jednak zagłębiliśmy, proszę bardzo, 5 cm poszły w dół ścieżki i dzięki temu od razu widać, że tu powstały zagony po prostu. Powstały zagony, ścieżki są już wysiane trawą i tutaj też podziękowania wielkie dla Was, kochani, bo jesteście mega, naprawdę. Naprawdę, rzuciłem hasło na Facebooku, doradźcie, czym ściółkować ścieżki.
czy wysiewamy trawę, czy wysiewamy coś innego, czy ściółkujemy, czy jeszcze jakieś inne pomysły. No i powiem Wam, że odpowiedzi od razu dostaliśmy od Was, bardzo dziękujemy. Sporo osób mówiło, że trawa jest bardzo inwazyjna, albo że wyniszcza glebę, wyniszcza w znaczeniu wyciąga składniki odżywcze. Z tego co wiem, to nie do końca jest to prawdą, nie do końca wyciąga składniki odżywcze i czy jest tak agresywna i tak się rozchodzi? Też tego nie zaobserwowaliśmy, dlatego że niektóre trawy sadziliśmy odcięte jakąś linią i one nie szły dalej. Także jeśli się wysieje, to oczywiście tak. Natomiast jeżeli kosicie i nie dopuścicie do wysiewania, to raczej trawa kłączami bardzo mało się rozchodzi. O, coś tu mi dzwoni. Przypomina mi... No tak, 19:40, zachód już jest. Ja mam dzisiaj na 20 rozmowę umówioną właśnie biznesową z jedną z naszych czytelniczek, która była zainteresowana biznesem i będziemy o tym rozmawiać, więc za chwilę się zmywam, ale spokojnie, spokojnie, za chwilę jeszcze Wam wszystko tutaj opowiem, przecież mamy kilkanaście minut jeszcze. Dobra, ścieżki zostały tak zrobione, tutaj mamy skrzyżowanie, na ścieżkach jest wysiana trawa. Trawa jest wysiana dokładnie do mniej więcej takiego momentu. Więc nie jest przy samej krawędzi, więc tu można będzie kołem wjechać kosiarki i automatycznie kosiarka na dwa razy w jedną i w drugą stronę powinna skosić te ścieżki. Natomiast węższe ścieżki, które będą na przykład robione tak jak tutaj między, a właśnie widzicie, fasola i ziemniaki, proszę bardzo. Tak pięknie tutaj to wszystko rośnie i węższa ścieżka, która będzie pomiędzy nimi, to już będzie ścieżka, która będzie ściółkowana. Także wykorzystamy obie Wasze rady i trawę, i ściółkowanie. Albo zrębki, albo słoma, albo zrębki i słoma, albo kartony i słoma. Zobaczymy jeszcze. Albo skoszona trawa. Różne są koncepcje. Także to wszystko będzie robione. I teraz co tu mamy? Tu już pojawiły się pierwsze nasadzenia. Proszę bardzo, mamy jarmuże, mamy... No właśnie, co tu jest? Wygląda jak brokuł, ale to nie jest brokuł, ile pamiętam. Ha! Ogórecznik z przodu, a już wiem co to jest, kochani. To samo co tam, czyli jarmuże i brukselka. Słoneczniki się zaplątały, przesadzone gdzieś tam skądś, bo rosły na przykład w truskawkach albo w szczypiorku. Więc zostały przesadzone, pięknie się przyjęły i idą w górę. A że słoneczniki bardzo się lubią z tymi wszystkimi warzywami, zgodnie z ekologicznymi zasadami uprawy współrzędnej, to daliśmy słoneczniki tutaj, niech sobie razem tam współpracują. Dalej jest pole buraczków, ale buraczki nam bardzo powoli rosną. Na szczęście rosną, ale powoli. Ziemniaki za to, proszę bardzo. Tak wyglądały 3 tygodnie temu. No, a tak wyglądają teraz, proszę bardzo. Raz, że zostały zrobione zagony sprzętem, który kupiliśmy na giełdzie. Tutaj macie oczywiście linka do filmu z giełdy, gdzie pokazujemy sprzęty, jakie tam kupiliśmy do właśnie ręcznej roboty. No i fasola, która powolutku sobie rośnie. Agresty, które błędnie zasadziłem, wszystkie odżyły. Także bardzo mocne podlewanie, bardzo duże dbanie o te roślinki, żeby nie przeschły. I błąd, który na początku popełniłem, że nie podlewane były korzenie i dołki, został zażegnany. Wprawdzie pewnie już nie zakwitną w tym roku, ale na szczęście żaden nie padł. Odżywa malina ponętna, czyli malino truskawka, powoli. Tutaj maliny po lesie, no to one zawsze ładnie. Ten agres, o którym wspomniałem, ten nieprawidłowo zasadzony. Także Piotrze, który nas oglądasz, od którego mamy te drzewka, spokojnie, odżył. Uratowaliśmy go. Także dzięki, sadzonki są naprawdę wybitne i mocne. A tu agres, który, słuchajcie, prawidłowo zasadziliśmy. No to jest w ogóle niebo, ziemia, bo ten już był podlewany w czasie sadzenia. I słuchajcie, nawet do tego stopnia, że ten agres, który był sadzony z gołym korzeniem, zaczyna nam kwitnąć. No a agres, który w zeszłym roku został przez nas posadzony, to proszę bardzo, to już ma tyle owoców, że aż miło popatrzeć. Dobra, miejsce na szklarnię czeka. Niestety ciągle jej nie mamy, ale coraz lepsze wieści w tym temacie, więc będzie ok. Nie wysadzone są jeszcze sadzonki, ale się hartują. Hartują się, także możecie zobaczyć dynie, arbuzy, poziomki, bakłażany, ogórki, stewia. Wszystko tutaj mamy w inspektach naszych z nadstawek paletowych genialnych. Tam się hartują kolejne sadzonki, jest ok. Tu są wysokie pomidory. No i widzę, że niektóre za wysokie, więc będziemy musieli jakoś zahartować, ale trzeba będzie chyba jeszcze podnieść to. Spróbujemy dzisiaj.
I ostatnią rzecz, którą Wam dzisiaj pokażę w dzisiejszym spacerze, to jest to, że mamy uprawę w kompoście. Tutaj kompost, na którym coś tam zaczyna nam wyrastać, z tego co widzę, to głównie rzodkiewka. A to jest kompost, do którego nie dokładamy, bo to jest ten najbardziej przerobiony, więc niech sobie rośnie. Tutaj mój eksperyment, czyli rzeczywiście zasadzone ziemniaki, to nic przypadkiem tutaj nie wyrosło, tylko rzeczywiście zasadzone ziemniaki i one już pięknie rosną. Powinien być czwarty, ale jeszcze go nie ma. Dobra, znajdzie się. Natomiast tutaj to już jest, tu jest totalny miszmasz, tu się wszystko samo wysiało. Od dyni, przez ziemniaka, poprzez musztardowca, rzodkiewki, rukole i wiele innych roślin. Buraczki chyba nawet rosną, widzę. Zostawiamy. Niech sobie to rośnie. Zobaczymy, co z tego eksperymentu będzie. Taki eksperyment nasz. Dobra, kochani, żegnam się z Wami bardzo ciepło, gorąco, jeszcze raz widokiem na nasz ogród. Mam nadzieję, że dzisiejszy spacer się Wam podobał, że widzicie te nasze postępy. Czekam na Wasze komentarze, dajcie znać, jak to wszystko się Wam podoba, jak to wszystko wygląda według Was i następny spacer oczywiście postaramy się nagrać za 2 tygodnie, żeby nie było. To te wszystkie sezonki już na pewno będą. Prawdopodobnie to miejsce też będzie zapełnione szklarnią, więc będzie sporo różnic z tego naszego ogrodu. Czekam na Wasze komentarze, trzymajcie się, cześć!